Skarżysku-Kamiennej ruszył program odpracowywania zaległości czynszowych. Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Wyjaśnimy, do kogo adresowany jest program, w jaki sposób dłużnicy mogą pomniejszać swój dług oraz jak wygląda zawieranie porozumienia. Postanowiłem wdrożyć w Skarżysku nowatorskie, niestosowane wcześniej w naszym mieście rozwiązanie, które w mojej opinii, jak i w opinii moich współpracowników, przyniesie wiele korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i ogólnie dla miasta. W kwietniu tego roku podpisałem zarządzenie w sprawie programu odpracowywania zaległości czynszowych. Z jednej strony to wyciągnięcie pomocnej dłoni do lokatorów lokali gminnych, którzy posiadają zadłużenie i nie są w stanie samodzielnie go spłacać, a więc grozi im utrata lokalu. Z drugiej strony to wymierna korzyść dla miasta, ponieważ proponujemy dłużnikom, by odpracowali swój dług, na przykład dbając o porządek, grabiąc liście, kosząc trawę, naprawiając ławki czy roznosząc korespondencję. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami, a osoby, które kwalifikują się do udziału w programie, zachęcam do rozważenia takiej możliwości. Program odpracowywania zaległości czynszowych adresowany jest do najemców lokali stanowiących własność gminy, którzy posiadają zaległości w płaceniu czynszu. Dzięki uczestnictwu w tym programie mogą swój dług zmniejszyć, wykonując zlecone im prace. W Skarżysku jest to nowość. Na podobne rozwiązania wcześniej zdecydowano się już w wielu polskich miastach. Takie programy obowiązują w wielu miastach Polski i we wszystkich praktycznie sprawdzają się. Zdaniem Krzysztofa Myszki, zastępcy prezydenta Skarżyska Kamiennej, system odpracowywania czynszów sprawdzi się również w skarżyskich realiach. Program ma na celu z jednej strony zmniejszenie zadłużenia osób, które miejmy nadzieję w sposób chwilowy mają trudności ze spłatą naległości czynszowych. Z drugiej strony nie ukrywamy, że zależy nam również na tym, aby osoby, które będą uczestnikami tego programu, pomogą nam w utrzymaniu porządku w mieście, gdyż głównym założeniem tego programu jest to, aby odpracowywanie należności czynszowych szło w kierunku wszelkich prostych prac porządkowych. To może być sprzątanie, może być malowanie, aby osoby nawet nie posiadające jakiegoś przygotowania zawodowego w tym kierunku mogły z tego programu skorzystać. W Skarżysku z zaległościami czynszowymi boryka się niestety wielu najemców lokali gminnych. Skala problemu jest duża. Skala zadłużenia w naszym mieście jest bardzo duża. Kwota to kilka milionów, a osób zalegających w opłatach czynszowych jest ponad 750. Monika Kuśmierczyk, kierownik referatu administrowania zasobami komunalnymi, wyjaśnia, że z programu odpracowywania czynszów skorzystać mogą osoby posiadające umowę najmu lokali gminnych, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Z programu mogą skorzystać również osoby, które posiadają wyrok sądowy, natomiast wykluczone są osoby, które mają spółdzielcze prawo do własności, mieszkanie własnościowe i osoby z orzeczoną eksmisją. Uczestnicy programu sami mogą wskazać, w jaki sposób chcą odpracować zadłużenie. Możliwości określonych w zarządzeniu prezydenta miasta w tej sprawie jest kilka. Prace na zewnątrz, jak koszenie, utrzymanie terenów zielonych, grabienie liści, odśnieżanie czy usuwanie oblodzeń, prace wewnątrz różnych obiektów, jak sprzątanie, malowanie klatek lub też inne prace, jak roznoszenie korespondencji. Prace, które będą wykonywać najemcy gminni, nie są skomplikowane, nie wymagają posiadania jakichkolwiek uprawnień. To są drobne prace, które przyczynią się dla całego społeczeństwa Skarżyska Kamiennej. Osoba, która zadeklaruje chęć odpracowania zadłużenia, będzie kierowana do jednostek podległych gminie Skarżysko-Kamienna, gdzie będzie mogła świadczyć prace właśnie, czy to porządkowe, czy też inne prace, takie jak roznoszenie korespondencji, czy też ulotek, malowanie, jakieś prace drobne adaptacyjne. Wówczas po zakończeniu okresu, czy to miesięcznego, czy też innego okresu wskazanego, będzie sporządzona taka karta pracy, w której jednostka, do której został skierowany dłużnik, wykaże, ile godzin taka osoba odpracowała. Obecnie stawka za godzinę ustalona jest na poziomie 10 zł i wtedy po przeliczeniu odpowiednim zostanie to zaliczone na poczet
zaległości czynszowe. Ważną informacją również jest to, że świadczenie rzeczowe nie stanowi dochodu, czyli osoby deklarujące chęć odpracowania zadłużenia nie utracą innych świadczeń, ponieważ świadczenie rzeczowe nie zwiększa, nie wpływa na osiągany dochód. Wartość pracy wykonanej przez dłużnika pomniejsza wysokość jego zadłużenia. W pierwszej kolejności pomniejszane są koszty sądowe lub komornicze, następnie odsetki i należność główna. Ważną informacją jest to, że od momentu przystąpienia do programu odsetki nie są naliczane. Z chwilą podpisania porozumienia należności pieniężne zostają zamienione na świadczenie zastępcze, od którego nie są naliczane odsetki za opóźnienie w spłacie. Czyli od momentu podpisania porozumienia nie biegną odsetki, czyli kwota tego zadłużenia nie zwiększa się. Pierwsze osoby zainteresowane odpracowywaniem zaległości czynszowych już zgłaszają się do Urzędu Miasta, by zasięgnąć informacji lub pobrać wnioski. To już niebawem pan prezydent podpisze zarządzenie, w którym wyznaczy osoby odpowiedzialne za obsługę tego programu na terenie gminy Skarżysko-Kamienne. Już dzisiaj można zgłaszać się do pani Moniki Kuśmierczyk i do pana Seweryna Brzozy, którzy będą w tym zarządzeniu wymienieni jako osoby odpowiedzialne z ramienia prezydenta za realizację tego programu na terenie gminy. Mieszkaniec gminy Skarżysko-Kamienna, który deklaruje chęć odpracowania zadłużenia czynszowego, składa wniosek do prezydenta miasta. We wniosku podaje swoje dane osobowe, uzasadnienie wniosku, oświadczenie o dochodach w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Zaznaczyć muszę też to, że prawo do odpracowania zadłużenia ma nie tylko główny najemca, ale również pozostali mieszkańcy danego lokalu, osoby zameldowane, ponieważ one również uczestniczą w zadłużeniu. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Miasta na Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 27, 29 oraz pokoju numer 20. Wszelkich informacji i rozwijanie wątpliwości można uzyskać również w pokoju 27 i w pokoju numer 20, zarówno u mnie, jak i u pana Seweryna Brzozy. Jestem przekonany, że wdrażany w Skarżysku program bardzo szybko przyniesie widoczne efekty. Udział w nim jest oczywiście dobrowolny. Uważam jednak, że z możliwości odpracowania zaległości czynszowych skorzysta wielu mieszkańców lokali gminnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.